Dzień dobry Państwu. Jestem Ewa Sikora. Jestem profesorem w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk i kieruję pracownią molekularnych podstaw starzenia. Dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć, co dzieje się w nauce w poszukiwaniu eliksiru młodości. Związane jest to z tematyką, którą zajmuję się od lat. Tak więc zaczynamy, proszę Państwa. Co takiego wiemy na temat eliksiru młodości? Może na początek dobrze by wiedzieć, że co to jest starzenie. Wszyscy wiadomo, starzejemy się. Też istnieje w nauce takie pojęcie jak długowieczność. Długowieczność to szczególnie długie życie. Geny decydują o niej tylko w 10%. Proszę zobaczyć, tutaj mamy obraz osób, które są z pewnością długowieczne, dlatego że ukończyły one 100 lat. Ale nawet dobre geny i właściwy styl życia nie uchroni nas przed starzeniem i przed końcem tego życia. Aczkolwiek tu dzisiaj statystyczny 65-letni Europejczyk może jeszcze oczekiwać nawet 20 lat życia, a maksymalna długość życia wynosi 122 lata. Ten rekord nie został pobity od 1997 roku, kiedy to zmarła Madame Calmon, francuska, która właśnie tyle lat przeżyła. Różnie mówi się o tym, kiedy starzenie się zaczyna, ale możemy powiedzieć, że zaczyna się już około 35 roku życia, jak widać tutaj na tym wykresie, kiedy to zaczyna wyraźnie albo może pomału na razie spadać sprawność. Natomiast praktycznie starość liczy się od 65 roku życia, wtedy, kiedy to już zaczynają naprawdę dokuczać nam różnego rodzaju choroby związane z wiekiem. Czym więc jest starzenie i starość? Starzenie to stopniowa utrata sprawności, wzrost zachorowalności i śmiertelności. Około 80% populacji wieku powyżej 65 lat cierpi na co najmniej jedno przewlekłe schorzenie. 68% ludzi dotkniętych jest dwoma lub więcej schorzeniami po 65 roku życia. Czyli życie w wieku podeszłym oznacza wiele niekorzystnych zmian w naszym organizmie. Są to takie zmiany jak obniżona odporność, upośledzenie słuchu, wzroku, zmniejszenie elastyczności skóry, wiadomo, zmarszczki, zanik kości, osteoporoza, siwienie, zanik mięśni, sarkopenia. Mamy problemy z pamięcią i zdolnościami poznawczymi. Starzenie też może być związane z bardziej poważnymi chorobami związanymi z wiekiem, takimi jak choroby neurodegeneracyjne, jest to choroba Alzheimera, Parkinsona, jaskra, zaćma, są to choroby wzroku, choroby płuc, choroby kości i stawów. Cierpimy też bardzo często na nowotwory, częściej niż w młodości. Oczywiście każdemu się marzy nieśmiertelność. Jest to nasze absolutnie odwieczne ludzkie marzenie. Proszę zobaczyć, jak pięknie tutaj jest przedstawione źródło wiecznej młodości, kiedy to starzy ludzie dostają się do tego źródła, a potem wychodzą młodzi. Też kamień filozoficzny, czyli permutacja metali nieszlachetnych w złoto, w metale szlachetne, był związany z tym, że mieliśmy uzyskać nieśmiertelność. Jest to nasze rzeczywiście odwieczne marzenie. Można powiedzieć, że dzisiejszym współczesnym kamieniem filozoficznym jest transhumanizm. Transhumanizm jest to taki nurt filozoficzny, bardzo silnie się rozwijający, który nam w wielkim skrócie mówi, że możemy i powinniśmy wyeliminować starzenie się jako przyczynę śmierci. Możemy i powinniśmy używać technologii do ulepszenia naszych ciał, umysłów. Możemy i powinniśmy łączyć się z maszynami, przekształcając się w końcu na obraz naszych własnych wyższych celów. Oczywiście możemy się z tym zgadzać lub nie. Możemy widzieć taką przyszłość w sposób promienny albo wręcz odwrotnie. No jak to mamy stać się częścią maszyn? Na razie, mimo bardzo mocno zaawansowanych prac w tym kierunku, jeszcze transhumanizm, czyli przekształcenie, połączenie z maszynami nam nie grozi. Jednakże powstają już teraz w coraz większej liczbie, chociaż istnieje od dosyć dawna, banki ciał
osób, które zmarły. Tutaj właśnie w ciekłym azocie, w tych pojemnikach znajdują się ciała osób, które liczą na to, że kiedyś będzie możliwe odmrożenie ich, wyleczenie chorób albo zapobieganie starzeniu się. Jeżeli ktoś nie ma bardzo wielu zasobów, ma trochę mniej zasobów, to jest dosyć kosztowne. Może sobie zamrozić tylko i wyłącznie głowę. W tym przypadku ta głowa nazywa się cefalon, od nazwy, którą nadano części segmentów trylobitowi. I właśnie transhumanizm mówi nam o tym, że istnieje możliwość emulacji całego mózgu. To jest taka specjalna nazwa wzięta z nazwy, z technologii komputerowej. Emulacja całego mózgu to taki hipotetyczny proces przenoszenia świadomego umysłu do ciała niebiologicznego. Polega na pobraniu mózgu, szczegółowym zeskanowaniu jego struktury, skonstruowaniu modelu oprogramowania, żeby był wierny oryginałowi. Czyli jednym słowem, ludzki umysł w ciele robota. Tak jak powiedziałam, jest to dosyć kontrowersyjne, ale należy wiedzieć, że takie marzenia też są i być może kiedyś będą zrealizowane. No dobrze, ale w tej chwili, co my możemy zrobić, aby spowolnić starzenie się? Ja wiem, że tutaj Państwo powiedzą, a to wszyscy o tym wiemy, to wszyscy nam o tym mówią, to jest powszechna wiedza, że trzeba stosować zdrową dietę, dbać o aktywność fizyczną, dbać o aktywność intelektualną, redukować przewlekły stres, wzmacniać interakcje poznawcze i społeczne. Wszystko to wiemy, ale proszę mi wierzyć, że w tej chwili nauka ma już bardzo dużo bardzo twardych dowodów, że rzeczywiście odpowiedni styl życia bardzo sprzyja zdrowemu starzeniu. No ale nadal marzymy o pigułce na młodość, prawda? I możemy się zastanawiać, czy nauka coś już w tym względzie robi, poza tymi świetnymi radami, żebyśmy nie palili, mało pili, dużo się ruszali i mało jedli. Otóż okazuje się, że nauka myśli o eliksirze młodości, myśli o pigułkach na młodość, a może powiedzmy na zdrowe starzenie się i na spowolnione starzenie się. Proszę nie patrzeć na tę buteleczkę, ja tutaj dałam jej obraz, bo to jest absolutnie przedwczesne. To jest jakiś suplement diety, który obiecuje nam właśnie, że możemy połykać i będziemy młodzi. To nie jest jeszcze naukowe podejście, o którym za chwilę Państwu będę opowiadać. Ale żeby mówić o eliksirze młodości, czy o przedłużaniu życia, czy o przedłużaniu zdrowego, względnie zdrowego starzenia, musimy dokładnie wiedzieć, jakie są mechanizmy starzenia i o co my mamy właściwie takiego zmieniać w naszym organizmie. Otóż gerontologia jest to nauka o starzeniu, a geriatria jest to medycyna starzenia. Mówią nam, że istnieje fizjologiczne starzenie i patologiczne starzenie. Państwo ten obraz już widzieli niedawno, teraz pokazuję specjalnie jeszcze raz, żeby dać taką kreskę czerwoną, która oddziela to fizjologiczne starzenia od patologicznego starzenia. I w związku z tym gerontologia i geriatria mówią nam, że starość to nie choroba i nie da się jej leczyć. Leczyć można tylko choroby związane z wiekiem. I oczywiście to się robi, bo na przykład miażdżyca, nadciśnienie czy cukrzyca typu drugiego są to schorzenia przewlekłe, które może nie poddają się leczeniu, ale po prostu są stosowane leki, które może spowalniają rozwój tych chorób. Jeśli chodzi o choroby Alzheimera i Parkinsona, to w zasadzie nie ma ciągle skutecznych jeszcze leków. Ale to geriatria i gerontologia. Ale czyżby tak było, że nie możemy leczyć rzeczywiście starzenia, że starzenie to nie jest chorobą? A co nam mówi geronauka? Geronauka to jest taka idea, która powstała stosunkowo niedawno, może około 10 lat temu, i z angielskiego to jest geroscience, która mówi nam, że u podstaw starzenia i chorób związanych z wiekiem leżą fundamentalne, a te same biologiczne procesy starzenia. Nie dzielimy już starzenia na fizjologiczne i patologiczne, tylko mówimy o spektrum starzenia. To znaczy, że
Wszyscy się starzeją, wszyscy mają u podstaw starzenia te same procesy biologiczne, ale możemy różnić się tempem starzenia, prawda? Jedni starzeją się bardzo szybko. Tutaj już jest taki drastyczny przypadek genetycznej mutacji, jest to progeria, czyli bardzo przyspieszone starzenie, ale inni mogą starzeć się właśnie też w miarę szybko, tracić sprawność. Niektórzy mogą zachować sprawność do bardzo późnego wieku. Każdy z nas starzeje się inaczej i sami z autopsji wiemy, że wiek kalendarzowy, chronologiczny bardzo często nie odpowiada wiekowi biologicznemu. Niemniej jednak mechanizmy są te same, tylko tempo, w którym istnieją procesy starzenia, różni się u różnych ludzi. To mówi geronauka i geronauka daje nam szansę na leczenie starzenia. Starzenie poddaje się leczeniu według geronauki. Terapeutyczne celowanie w mechanizmy leżące u podstaw biologii starzenia może znacznie opóźnić, złagodzić lub nawet cofnąć symptomy starzenia i jednocześnie wielu chorób związanych ze starzeniem. Proszę zobaczyć, to jest taki ładny wykres, który obiecuje nam, że jeżeli będziemy tutaj interweniować, nie w objawy poszczególnych chorób, ale w podstawowe mechanizmy starzenia, to możemy zniwelować, też możemy opóźnić, osłabić efekty starzenia w postaci właśnie chorób związanych ze starzeniem. Czyli że być może pigułka na niekoniecznie wieczną młodość, prawda, ale na opóźnione starzenie jest rzeczywiście w zasięgu możliwości nauki. Czyli eureka, hura, starzenie daje się leczyć. No dobrze, ale w takim razie w jakie procesy my mamy celować? W jakie procesy starzenia? Starzenie jest procesem bardzo skomplikowanym. Dotyka wielu narządów, tkanek, wielu aspektów naszej biologii, naszej psychologii, psychiki, wielu aspektów życia, prawda? I w co uderzyć? Otóż zastanówmy się tak chwilę. Jesteśmy organizmami wielokomórkowymi. I nasz organizm zbudowany jest z komórek, prawda? Są to podstawowe cegiełki budujące organizm. Mamy różne komórki w naszym organizmie, które budują różne tkanki. Możemy podzielić te komórki na nieśmiertelne, tak? To znaczy komórki rozrodcze, które po połączeniu męska-żeńska komórka dają nam nowy organizm. Te nowe organizmy znowu mogą produkować następne organizmy i taki jest cykl w nieskończoność, czyli tak zapewniamy sobie nieśmiertelność jako gatunku. Natomiast reszta komórek, są to komórki somy, czyli budujące całe nasze ciało, to są komórki, które ulegają starzeniu. Starzenie jest to bardzo specyficzny proces biologiczny, o którym zaraz powiem, i starzenie prowadzi do niewydolności i w końcu śmierci organizmu, ale nie chciałabym, żeby mylić starzenie ze śmiercią komórkową. To znaczy starzenie jest to inny proces niż śmierć komórkowa i często stare komórki wcale łatwo nie umierają, one wręcz przeciwnie, mogą długo siedzieć w naszym organizmie i czynić troszeczkę spustoszenia. Co to są stare komórki? Jak wyglądają stare komórki? Jak się zachowują? Młoda komórka metabolizuje, dzieli się i ma jakąś morfologię, ma jakiś wygląd. I teraz podziały komórkowe, a także szkodliwe czynniki zewnętrzne, szkodliwe czynniki wewnętrzne, które powodują uszkodzenia, przede wszystkim uszkodzenia materiału genetycznego, który jest w jądrze komórkowym, powodują proces starzenia. To znaczy komórka tak zmienia morfologię, zmienia metabolizm, zmienia ekspresję genów, produkuje więcej reaktywnych form tlenu, które są szkodliwe, zmienia strukturę chromatyny, zmienia się struktura błony, powiększa się bardzo. Stare komórki się bardzo powiększają, ale najważniejszą cechą starych komórek jest to, że zaczynają one wydzielać do środowiska różne czynniki prozapalne, które z angielskiego, ten proces nazywa się z angielskiego Senescence Associated Secretory Phenotype. Senescent, dlatego że po angielsku stare, to znaczy senescent. Senescent cell to jest stara komórka. W skrócie będziemy mówili i o SASP-ie, bo to jest bardzo ważne. Dzisiaj jeszcze nie raz o tym powiem. Czyli to nie jest komórka, która jest niefunkcjonalna.
Ona wydziela dużo czynników prozapalnych. Czynniki prozapalne normalnie są potrzebne, dlatego że one potrzebne są do gojenia ran, do zwalczania patogenów. Natomiast w nadmiarze one są szkodliwe. I o tym też jeszcze będę mówiła, ale chwilę zatrzymajmy się jeszcze przy starych komórkach. Tutaj parę zdjęć z naszego laboratorium. Te komórki można wybarwić, obserwować, jak one wyglądają. Proszę, tutaj się wybarwiły stare komórki, to są małe, młode komórki. Tu odwrotnie wybarwione są czym innym. Młode komórki, duże, stare są niewybarwione. Tu widzimy bez żadnego barwienia, jak stara komórka może być wielka w porównaniu z komórkami młodymi. Tutaj jeszcze mamy obraz młodych komórek gładkich mięśni. Tutaj mamy obraz starych komórek, które są inaczej zbudowane. Otóż okazuje się, że stare komórki gromadzą się wraz z wiekiem. One gromadzą się w skórze, w wątrobie, w mięśniach, kościach, układzie odpornościowym. Trzustka jest na starość pełna starych komórek. Serce ma starzejące się komórki, naczynia, tkanka tłuszczowa, tkanka łączna, mózg. Wszędzie znajdują się stare komórki, dlatego że starzejący się układ odpornościowy nie eliminuje ich, bo jak jesteśmy młodzi, to też w naszym organizmie starzeją się komórki, ale one są dosyć szybko eliminowane. Co więcej, stare komórki gromadzą się w miejscach zajętych chorobowo. Na przykład w mózgu gromadzą się w przypadku choroby Alzheimera, w przypadku choroby Parkinsona, gromadzą się w oku, gromadzą się w płucach. Jeżeli cierpimy na otyłość, to tkanka tłuszczowa zawiera bardzo dużo starych komórek i te stare komórki są bardzo aktywne, wydzielają dużo czynników prozapalnych. Otyłość jest naprawdę bardzo groźną chorobą, która przyspiesza też pojawienie się innych chorób związanych z wiekiem. No więc stare komórki generują coś, co my nazywamy sterylnym stanem zapalnym. Sterylny stan zapalny, dlatego że jest dużo czynników prozapalnych, które nie mają nic wspólnego z patogenami, z gojeniem się ran, prawda? I ten stan zapalny został nazwany przez profesora Claudio Franceschi i zaobserwowany po raz pierwszy. Nazwany został jako inflammaging. Grupa profesora Claudio Franceschi uważała, że w starym organizmie gromadzą się czynniki prozapalne na skutek wzmożonej i innej aktywności i starzenia się układu odpornościowego. Imieno senescence znaczy starzenie układu odpornościowego. Później okazało się, że inflammaging, czyli ten uogólniony, sterylny stan zapalny powstaje też na skutek na przykład naszego mikrobiomu, na skutek uszkodzonych cząsteczek, które krążą w naszych naczyniach, ale prawdopodobnie głównym generatorem inflammaging są stare komórki i SASP, czyli ten fenotyp sekrecyjny. I inflammaging związany jest także ze wszystkimi chorobami, które są związane z wiekiem. Możemy zatem założyć, że starzenie się organizmu jest to starzenie komórkowe i sterylny stan zapalny. Jest to trochę w pewnym sensie uproszczenie, ale na dzisiejsze potrzeby dzisiejszego wykładu w zupełności nam to wystarczy. No to wiemy już, kto jest winowajcą albo co jest winowajcą. Są to stare komórki, które wraz z upływającym czasem mamy w zasadzie wszędzie. Ich nie jest tak bardzo dużo. To nie jest to, że na przykład jak mamy 100 lat, to mamy 100% starych komórek, jak mamy 65 lat, to 65%. W dojrzałym organizmie u osoby w podeszłym wieku może to być różnie. Może to być kilka procent, może to być kilkanaście procent starych komórek, może to być ułamek procenta starych komórek, ale to już wystarczy, żeby one bardzo negatywnie oddziaływały na cały organizm. W związku z czym nie chcemy starych komórek, chcemy być młodzi i nie chcemy chorować na choroby związane z wiekiem, więc może odmłodzimy stare komórki. Dobrze, drugi sposób jest, a może po prostu wyrzucimy je z organizmu. Wyeliminujemy, spowodujemy, że one umrą. A może wystarczy zredukować tylko sterylny stan zapalny, czyli SASP komórek zlikwidować, nie ruszając komórki. Otóż te wszystkie trzy sposoby są testowane w laboratoriach i nie tylko w laboratoriach, ale już są badania kliniczne, o których za chwilę opowiem. Otóż na razie skupmy się na odmładzaniu komórek. Ukazała się niedawno, bo właśnie w tym roku, bardzo interesująca praca, oczywiście przeprowadzona na myszach,
w której wykazano, to był zespół Davida Sinclaira, to jest bardzo znany zespół, który zajmuje się odmładzaniem komórek. Otóż w tym zespole pokazano, że tkanka układu nerwowego, centralnego układu nerwowego, może być odmłodzona i odmłodzona w ten sposób, że się podaje myszom dotkankowo geny. To nowe geny, których one nie mają. I wtedy po podaniu tych genów, normalnie są to geny, które się podaje w przypadku komórek, odróżnicowania komórek, ale tutaj podanie tych genów nie powoduje odróżnicowania komórek, tylko powoduje odmłodzenie komórek. To znaczy w komórkach zwojowych siatkówki obserwuje się młodzieńcze wzorce metylacji i transkryptomy, zaraz o tym opowiem, i obserwuje się wzmożoną regenerację aksonów po urazie, odwraca się utratę wzroku w myśli modelu jaskry i u starych myszy. Czyli fantastyczna, fantastyczna rzecz naprawdę. Oczywiście u ludzi nie możemy stosować dodatkowych genów, nie możemy wprowadzać do organizmu ludzi dodatkowych genów, ale jest to już jakieś światełko w tunelu, które mówi, że możemy komórki odmładzać. No właśnie, i odmładzanie komórek powoduje zmianę wzoru metylacji. Co to takiego jest? Otóż okazuje się, że za procesy starzenia w zasadzie geny, tak jak powiedziałam, są tylko w 10% odpowiedzialne. Co to znaczy? To znaczy, że warianty pewnych genów mogą sprzyjać temu, że będziemy stulatkami. Ale generalnie rzecz biorąc, olbrzymie znaczenie w starzeniu ma epigenetyka, czyli coś, co się dzieje już niezależnie od tego, jakie mamy geny, co jest spowodowane po prostu upływem czasu i sposobem życia. Epigenetyka to są modyfikacje DNA, to jest DNA, albo modyfikacje, tak zwane potranslacyjne, modyfikacje białek, to jest białko, na które to nasze DNA jest zawinięte. I jak zmieniają się wzory modyfikacji, a zwłaszcza metylacji, to wtedy dochodzi do zmian w transkrypcji i dochodzi do wyciszania lub aktywacji genów. I to jest związane ze starzeniem i zmianą funkcji organizmu. Mówimy, że istnieje epigenetyczny zegar starzenia. I znane są różne sposoby, różne algorytmy, które badają, które mówią nam, jak ten zegar wygląda, dlatego że metylacja w niektórych przypadkach, w niektórych genach rośnie, czyli ta niektórych rośnie, w innych maleje. Prawda? To nie jest takie proste, do tego potrzebne są jakieś matematyczne wyliczenia i algorytmy. Niemniej wiemy, jak to robić i wiemy, jak ten epigenetyczny zegar zmienia się wraz ze starzeniem i wiemy, że można cofnąć ten zegar, co było pokazane w tych komórkach, które ulegają odmłodzeniu, ale też są już inne sposoby na to, na cofnięcie tego zegara. Oczywiście mówimy, proszę Państwa, tu o cofnięciu w małej skali czasowej, małym okienku czasowym, bo badania są prowadzone przez kilka miesięcy, a nie przez całe życie, ale niemniej to jest dosyć istotne i na przykład wiemy, że restrykcja kaloryczna może cofnąć zegar epigenetyczny, może to zrobić metformina, czyli lek na cukrzycę typu drugiego. Witamina D3 jest bardzo silnym środkiem odmładzającym, cofającym zegar starzenia. Polacy mają, chyba 90% społeczeństwa u nas ma niedobory witaminy D3, także suplementacja witaminy D3 jest bardzo, bardzo ważna. Wystarczy się odchudzić na przykład zabiegiem bariatrycznym i już cofamy ten zegar. Dieta śródziemnomorska, dieta roślinna, dieta niskotłuszczowa lub niskowęglowodanowa, aktywność fizyczna, to o czym żeśmy mówili, to wszystko cofa zegar biologiczny, więc skłania się znowu styl życia. No dobrze, teraz jak przejdziemy do drugiego sposobu, czyli eliminacja starych komórek, nie odmładzanie, tylko chcemy po prostu eliminować stare komórki. Ktoś nazwał te komórki komórkami zombie. Jeżeli chcesz zostać młody, no to kill zombie. Dobrze, czy możemy
zabić stare komórki, nie niszcząc młodych komórek. Jak to zrobić? Jak zabić stare komórki? Otóż istnieje wiele badań przedklinicznych prowadzonych na zwierzętach. Są to piękne badania. One są prowadzone na mysich modelach różnych chorób związanych z wiekiem. Mysz ma to do siebie, że jest bardzo wdzięcznym obiektem badań laboratoryjnych, dlatego że wprowadzając różnego rodzaju geny, możemy myszy wyindukować choroby, które są podobne do chorób, jakie obserwujemy u ludzi. Mysz żyje krótko, 2-3 lata, więc też możemy badać proces starzenia u myszy, a on jest bardzo podobny do procesu starzenia z biologicznego punktu widzenia, do procesu starzenia u człowieka. No i jeżeli teraz tak zmodyfikujemy mysz, że ma ona jakieś schorzenie związane z wiekiem, a dodatkowo dołożymy jej takie geny śmierci, powiedzmy, dołożymy jej, który się uaktywnia dopiero wtedy, kiedy komórki się zestarzeją, a stare komórki możemy też obserwować, jeżeli wprowadzimy geny świecącego białka. Jeżeli się uaktywni ten gen świecącego białka, jak komórka się starzeje, a jednocześnie starzenie komórkowe powoduje uaktywnienie genu śmierci, to wtedy widzimy, że tutaj, proszę, najpierw się pojawiają stare komórki, a potem one, te komórki, znikają, jeżeli dodatkowo podamy tym myszom jeszcze jakiś środek farmakologiczny, który uaktywni produkt białkowy tego genu śmierci. Czyli w fantastyczny sposób udowodniono, że możemy selektywnie indukować śmierć w starych komórkach. Oczywiście u ludzi znowu nie będziemy przeprowadzać eksperymentów na genach, natomiast związki, które podawano myszom w celu aktywnienia tych białek przynoszących śmierć komórkową, zwane senolitykami, sprawdzono, że te senolityki same już bez modyfikacji genetycznych tego genu śmierci mogą indukować wybiórczo starzenie w starych komórkach. Czyli świetnie, mamy już różnego rodzaju związki, które mogą eliminować z naszego organizmu, na razie powiedzmy tu z organizmu myszy, stare komórki. Proszę zobaczyć, to są tylko przykładowe tutaj dane, które pokazują nam, jak wiele funkcji zostało poprawionych u myszy poprzez działanie tylko i wyłącznie senolityków. Ja nie będę wchodziła szczegółowo w rozwijanie tych nazw senolityków, ale proszę zwrócić uwagę chociażby na fizetynę, która jest naturalnym związkiem pochodzenia roślinnego. Można ją kupić jako suplement. Tutaj to jest kwercetyna, symbol Q oznacza kwercetynę, też naturalny związek. Podając tylko te związki, albo sztuczne jakieś peptydy, czy inne syntetyczne związki, możemy cofnąć wiele objawów związanych ze starzeniem, możemy nawet wydłużyć życie myszy. No i trzeci sposób, eliminacja sterylnego stanu zapalnego. Te związki nazywa się związkami senomorfotycznymi w odróżnieniu od senolityków. Nie będę wchodziła w szczegóły, bo to jest dosyć skomplikowane. W każdym bądź razie są związki, tutaj one są wypisane, na przykład rapamycyna i inne związki, na przykład przeciwciała skierowane przeciwko cząsteczkom wydzielanym przez stare komórki. Znamy na przykład resweratrol, metformina. Znamy związki, które eliminują tylko i wyłącznie stan, znaczy fenotyp sekrecyjny starych komórek, natomiast nie zabijają starych komórek. Więc jesteśmy już naprawdę coraz bliżej tej pigułki eliksiru młodości. Tu króciutko chciałam Państwu pokazać nasze własne badania prowadzone w naszym instytucie, w naszym laboratorium, w którym wykazaliśmy, że podawanie senolityków starym, ale nie młodym szczurom znacząco poprawia ich pamięć i zdolności uczenia się. Podawaliśmy znane, opisane w literaturze senolityki, dasatini i z kwercetyną. Badaliśmy zdolności uczenia się i zapamiętywania szczurów na takiej karuzeli, platformie. Tutaj jest miejsce, w którym szczury dostają uderzenie prądem, dlatego powoduje to niewielki ból, jednak normalnie lepiej pamiętać dla szczura to miejsce i unikać go. Jak na tej platformie karuzeli umieści się kontrolne stare szczury, to widzą Państwo, że one jednak wchodzą na to miejsce bardzo często, a jeżeli poda im się senolityki, proszę zobaczyć już prawie w ogóle, jaka jest olbrzymia różnica. One
pamiętają i uczą się, że to miejsce jest dla nich niekomfortowe. Czyli olbrzymie zmiany poznawcze i w pamięci. I wykazaliśmy też, że u tych szczurów jest sterylny stan, ten przewlekły, znacznie obniżony na obwodzie, czyli w krwiobiegu, i też pewne zmiany w metylacji zachodzą, czyli ten epigenetyczny zegar też jest, mówi nam o cofaniu się starzenia. No i oczywiście rzecz najbardziej interesująca to są badania przedkliniczne na zwierzętach, a co takiego dzieje się w badaniach, jeśli chodzi o ludzi? W tym momencie, ponieważ już uznano, że starzenie się jest chorobą, można działać na starzenie, bo do niedawna nie było pozwolenia agencji różnych odpowiedzialnych za to, do tego, żeby badać proces starzenia jakimiś lekami. Można było tylko testować choroby, ale w tej chwili już uznano, że można podawać leki przeciwstarzeniowe, ale oczywiście bada się efekty, ponieważ badania kliniczne trwają rok czy dwa, bada się efekty takie krótkotrwałe starzenia, czyli nie długość życia, ale bada się właśnie choroby związane z wiekiem, czy one są cofane poprzez podawanie związków, które wpływają na podstawowe procesy biologiczne. To są wszystko badania kliniczne, które w tej chwili odbywają się głównie w Stanach Zjednoczonych i być może za kilkanaście miesięcy poznamy pierwsze wyniki tych badań, czy udało się cofnąć objawy wielu chorób, jak na przykład degeneracji stawów, czy chorób nerek, czy choroby Alzheimera, czy choroby płuc. Można cofnąć, podając właśnie te opisane w literaturze senolityki, chociażby fizetynę, czy chociażby kwercetynę z dasatinibem, tudzież inne związki. Oczywiście rynek bardzo szybko zareagował na pojęcie senolityki i natychmiast zostały wyprodukowane senolityczki, aktywator senolityki, senolityczny pewnie trzeba tak tłumaczyć. Oczywiście to znowuż jest jakiś suplement diety, nie ma jeszcze dopuszczonego żadnego leku senolitycznego, który można by stosować w odniesieniu do ludzi, ale ja myślę, że już niedługo to nastąpi. Przyszłość bardzo szybko nam pokaże, że być może w aptece będziemy mogli zdobyć pigułkę na młodość, z tym, że oczywiście to jest młodość nie oznacza wiecznej młodości, ale oznacza zdrowe starzenie, starzenie, które nie jest obarczone tyloma chorobami, które jest znacznie bardziej sprawne i komfortowe, a to już jest naprawdę bardzo dużo. W podsumowaniu mogę powiedzieć, że mamy związki cofające zegar, już są w badaniach, mamy senolityki, które zabijają stare komórki, mamy senomorfotyki, które niwelują sterylny stan zapalny i często bardzo zdrowy styl życia i naturalne związki roślinne, jak i farmakologiczne działają na te wszystkie trzy efekty, na te wszystkie trzy powiedzmy takie etapy starzenia, prawda? One rzadko działają tak naprawdę bardzo wybiórczo, ale pamiętajmy, że zdrowy styl życia na razie, może też i zdrowa suplementacja, rozsądna suplementacja jak witaminą D3 czy naturalnymi związkami takimi jak fizetyna czy kwercetyna czy kurkumina też nam pomoże w zdrowej starości i w zdrowej długowieczności. I dziękuję bardzo za uwagę.